Żadna chwila ta nie była, żeby cię z myśli spuściła. Żadna chwila ta nie była, żeby cię z myśli spuściła. I se mnie wracam bez boi. Śnięła myślę, byla jawi. Zaczęło się zwyczajnie. Profesor mi przesłuchał i zaczęłam śpiewać i dopiero z biegiem czasu się w to wciągnęłam. I w tej chwili to jest dla mnie czymś bardzo ważnym i bez tego właściwie trudno by mi się było w tej chwili obyć. Chociaż teraz jestem w maturalnej klasie i właściwie to się kończy dla mnie ten cały etap śpiewu, no ale chciałbym jak najdłużej śpiewać, bo to jest dla mnie wielką przyjemnością. Jesteśmy w tak małym środowisku, że właściwie wchodzenie do szkoły muzycznej jest prawie niemożliwe, z tego też względu muzyka jest dla nas właśnie taką częścią życia. Na konkursach czujemy się bardzo tak szczęśliwi i radośni, kiedy dowiadujemy się właśnie o naszych zwycięstwach. No i można powiedzieć, że w ogóle w tym naszym całym wspólnocie tej chóralnej jest tak jak w rodzinie czujemy się. Wydaje mi się, że podstawą naszych sukcesów jest to, że śpiewamy z własnej woli, a nie jest to robienie czegoś pod przymusem, a wiadomo, że przecież to, co jest do czego nas przymuszają, nigdy nie wychodzi i nigdy nie będzie takie dobre, jak to z własnej woli. Poprzez muzykę, poprzez granie muzyki uczyłem się grać na instrumencie. Wciągnęło mnie to bardzo. Bardzo lubię słuchać muzyki chóralnej, zespołów kameralnych, jak również nie stronię od muzyki dyskotekowej. Bardzo też ją lubię. W chórze bardzo lubię śpiewać i panuje w nim bardzo miła atmosfera. I żałuję tylko, że można śpiewać w chórze do 21 lat i mi zostały tylko 2 lata, także jest to dla mnie ogromna przykrość. Ciao tutta notte, la 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 la
dum 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 dum